Ełk odwiedzili przedstawiciele Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Na spotkaniu w Centrum Edukacji Ekologicznej przestrzegali przed żywnością genetycznie modyfikowaną, czyli GMO. Genetycznie modyfikowane organizmy to są takie organizmy, gdzie zabiera się gen z jednego organizmu i wstawia do drugiego organizmu. Najczęściej są to organizmy, które zupełnie nie są ze sobą spokrewnione. Na nasze stoły może więc trafić genetycznie modyfikowany ryż, olej, soja czy kukurydza. GMO to krzyżowanie genów, które w naturze nigdy by się nie połączyły. Często jest to w obrębie na przykład zwierząt i roślin. Na przykład gen ryby wstawia się do genów pomidora, geny meduzy do genów ziemniaka, geny szczurów do genów sałaty i tak dalej, i tak dalej. Są geny człowieka wstawiane do ryżu czy do karp, do ryb. Zagrożenie problemem rozumieją rolnicy produkujący żywność ekologiczną, nie tylko w Polsce. Bardzo się obawiam, że jeśli zostaną wprowadzone nasiona upraw genetycznie modyfikowanych, to gospodarstwa będą zrujnowane. Nie będziecie mogli produkować żywności ekologicznej, żywności dobrej jakości. Aby do tego nie doszło i nie upadło prawie 1,5 miliona polskich gospodarstw, jak to miało miejsce w Hiszpanii, nasi rolnicy też bronią się przed GMO. Wśród nich jest Wiesław Haraburda, właściciel 37-hektarowego gospodarstwa ekologicznego w Bartoszach. Jeżeli będzie oficjalnie uprawiane rośliny genetycznie modyfikowane, będzie kontrola również pod tym kątem. Jeżeli znajdą takie zanieczyszczenia w naszych produktach, to już jest koniec naszego gospodarstwa ekologicznego. Możliwości zagrożenia są realne, bo wiatr czy owady przenoszą pyłki na duże odległości. Może więc nastąpić skażenie upraw ekologicznych genami sztucznymi. W swoim gospodarstwie pan Wiesław nie stosuje nawozów chemicznych, nie dokarmia roślin, tylko glebę. W ten sposób rosną zdrowe truskawki, orkisz, czyli tradycyjna odmiana pszenicy, oraz rośliny na paszę. Czy można zaradzić wprowadzeniu upraw genetycznie modyfikowanych? Trzeba się po prostu domagać, aby wycofać tą żywność, ponieważ nigdy takiej żywności nie spożywaliśmy. Nikt nie zbadał, że ta żywność jest bezpieczna. I w związku z tym konsekwencje będą bardzo poważne. Badania na zwierzętach karmionych żywnością GMO wykazały zmiany w nerkach, wątrobie, wzrost alergii i dużą śmiertelność młodych, których matki były karmione roślinami modyfikowanymi genetycznie.